Mam tutaj trzy prostokąty. Zapisałam też przy nich wymiary, czyli długość i szerokość. Chciałabym, żebyśmy razem obliczyli pole powierzchni tych prostokątów. Przygotowałam sobie kwadraty o polu 1 m2, czyli długość i szerokość tego kwadratu to 1 m. Wkleję ten kwadrat. Wygląda on w ten sposób. To jest kwadracik o polu 1 m2. Zastanawiam się, ile takich kwadracików zmieści się w tym żółtym prostokącie. Sprawdźmy. Zmieści się na pewno jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Zmieściło mi się w tym żółtym prostokącie 6 kwadracików po 1 metrze kwadratowym. Zatem pole tego prostokąta żółtego będzie równe, pole równa się 6 metrów kwadratowych, ponieważ mam 6 kwadracików, każdy ma 1 metr kwadratowy powierzchni. Możesz się teraz zastanawiać, czy naprawdę za każdym razem będziemy musieli liczyć pole, wstawiając po kolei takie małe kwadraciki. Może już zauważyłeś. Zobacz, mamy tutaj dwa rzędy tych kwadracików. Mamy tutaj dwa rzędy, jeden rząd i drugi rząd, dwa rzędy kwadracików po 3 kwadraty. Czyli mam dwa rzędy, a w każdym są 3 kwadraty. Dwa rzędy po 3 kwadraty. 2 razy 3 równa się 6. 2 razy 3 równa się 6. Czy to przypadek? To są takie same liczby jak długość i szerokość? Nie, to nie jest przypadek. Aby obliczyć pole powierzchni prostokąta, należy pomnożyć długość razy szerokość. Czyli będziemy liczyć pole to będzie 2 metry razy 3 metry, a to będzie równe 2 razy 3 jest równe 6, metr razy metr da nam metr kwadratowy, czyli pole faktycznie wynosi 6 metrów kwadratowych. Czy to działa zawsze? Przekonajmy się na kolejnym prostokącie. Długość to 4 metry, szerokość 2 metry. Zatem pole powierzchni, zapiszę, pole powinno być równe ile? Pewnie już wiesz, 4 metry razy 2 metry. 4 razy 2 to jest 8, czyli pole jest równe 8 metrów kwadratowych. Proste, prawda? Ale sprawdźmy dla pewności, czy faktycznie zmieści się tutaj 8 kwadracików o polu 1 metr kwadratowy. Wkleję po kolei kwadraciki o polu 1 metr kwadratowy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Wygląda na to, że zmieści się te 8. Przyspieszę trochę. Zgadza się, zmieściło nam się tutaj 8 kwadracików o polu 1 m2, zatem ta reguła działa. Pole prostokąta to pomnożone przez siebie jego dwa wymiary. Znasz teraz tę sztuczkę i policzymy pole tego trzeciego prostokąta. Właściwie to jest kwadrat, bo boki ma tej samej długości. Obliczymy jego pole. Pole jest równe 3 metry razy 3 metry. A to jest równe ile? To jest równe 9 metrów kwadratowych. Dla pewności jeszcze sprawdzimy, czy zmieści się tutaj te 9 kwadracików o polu 1 metr kwadratowy. Tak, zmieściło się 9 kwadracików, zatem pole tego kwadratu to 9 metrów kwadratowych. Znasz teraz już świetny sposób na obliczanie pola powierzchni prostokąta. Mnożysz przez siebie długość i szerokość tego prostokąta. Poćwicz na stronie Khan Academy. Powodzenia!